Rzemieślnicze wędliny od Schabińskiej. U Schabińskiej sklep. Polecam, sprawdziłem. Wiem, co dobre. Ze wschodu Polski, z Beskidu Niskiego. Ja polecam. Wy macie wybór. Kapitan Lisowski. Dzień dobry Państwu. Wszem i wobec wita kapitan Lisowski w towarzystwie Mateusza Ducha. Cześć Mateusz. Cześć, cześć wszystkim. Dzień dobry. Szanowni Państwo, Mateusz zaczyna być cotygodniowym gościem i można się z nim, jakby to powiedzieć, na różne tematy poumawiać. Na całe szczęście, po pierwsze jest elastyczny, po drugie, tematów u niego jest spora szerokość, a jako obserwator rzeczywistości miewa ciekawe spojrzenia, co już sami zauważyliście, bo liczba oglądających materiały z nim widzów jest całkiem spora. Jeśli nawet dla kogoś przekazuje to dosyć powściągliwie, to naprawdę można nas słuchać na przyspieszeniu. Żaden problem. I teraz, jeśli się będzie podobało, to zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania mojego kanału. Polecam nieustająco media społecznościowe Mateusza Ducha, zarówno Twittera przede wszystkim chyba w tej chwili, jak i Facebooka, którym bardzo mocno zaczął go ograniczać z niewiadomych przyczyn, ale to zostawię bez komentarza. Jakoś tak się stało i tak? Podciął mi skrzydełka, ale dokładnie. Może zajmę się może czymś innym, bardziej może takim, czymś bardziej poważnym. No, w tej chwili można powiedzieć, trochę odpoczywam sobie psychicznie od tych mediów społecznościowych i co innego mam w głowie. Jak trzeba, to trzeba. Drugie, proszę Was, dawajcie radę z reklamami, w szczegółach nie wchodząc w to wszystko. Jakoś trzeba sobie z tym radzić i zachęcam też do wspierania mojego kanału zarówno przez YouTube'a, Patronite, jak i w każdy inny możliwy opisany na kanale sposób. A teraz, co nas dzisiaj ściągnęło przed oblicze kamery obydwu? Otóż. Polityka. Tak. A polityka, zacytuję tutaj piosenkę Przemysława Gintrowskiego. Polityka dla mnie to w krysztale pomyje. Przekonałem się o tym osobiście, kiedy tej polityki dotknąłem. I tu i teraz, na tą chwilę, jak najbardziej się z nim, z Przemkiem Gintrowskim, polskim bardem, zgadzam. A nas inne konkrety w tej polityce tutaj ściągnęły. Takie, o których swobodnie możemy rozmawiać w Polsce przed wyborami, bo im bliżej tych wyborów, tym trudniejsze będą rzeczy z zakresu tych, których lepiej nie poruszać, żeby nie być wplątanym w spór polityczny, jaki w Polsce musi z definicji przed wyborami rozgorzeć. I tu mamy parę rzeczy. Bo chodzi o relacje polsko-niemieckie, na których ostatnio Mateusz się mocno skupia. No i cóż mamy w Polsce, co ma być kamieniem milowym naszego rozwoju, do któregoż to kamienia milowego przymierzano się już i za PRL-u, i teraz, i ciągle, no jakbyśmy to niby mieli, ale w sumie tego nie mamy, oprócz kosztów, czyli elektrownie atomowe. Żarnowiec za PRL-u nie powstał. Ale wybudowały się tak mocne mury wielu chałup dookoła, że ich byle czym nie rozwalisz. Ale struktury, jakie zbudowano na potrzeby tej elektrowni, są, że tak powiem, niepokojące, a już teraz nawet nie do wykorzystania. Tak to w PRL-u bywało. I druga rzecz. Dawno temu powołano spółkę Energetyka Jądrowa, czy jak je tam inaczej nazywać. Są ludzie zatrudnieni, lecą wypłaty, lecą nakłady, pieniądze, marketing, opracowania. No i chyba w sumie po iluś tam już latach, 8 czy 10, mamy lokalizacje wybrane, tak? No i dopiero teraz ostatnio jakiś wysyp, że pojawiły się konkretne oferty na to, kto, jak i za ile mógłby to chcieć zbudować. Pojawiły się w związku z tym nawet poważne wątpliwości co do tego, dlaczego nie chcą za bardzo używać polskich podwykonawców, bo czego się boją na budowach, bo takie rzeczy też są. I mamy też technologicznie różne rzeczy, bo mamy i świat zachodu, czyli Stany. Świat Europy, oferta Arewy francuskiej też jest na stole jako taka, była przynajmniej, a swoje dokonania w tym zakresie oni jednak mają. Amerykański Westinghouse jest liderem, no ale to nie wszystko. Są też Japończycy, czyli Hitachi, i pojawili się Koreańczycy. I wygląda na to, że będziemy mieć więcej niż jedną i każdą w innej technologii, nie licząc tego, że mogą się pojawić jeszcze tak zwane SMR-y, czyli małe
reaktory nuklearne, na które stawiać chcą między innymi polscy gracze mający dużą konsumpcję energii, tacy jak nie wiem, KGHM, Orlen, tym podobne, bo Anvil. Trzeba pamiętać... Proszę? No wszystkie duże firmy, które no, są dużymi konsumentami, polegać, tak, bo produkcja przemysłowa. Z jednej strony chcą sobie zapewnić stabilność tego, że gdyby coś walnęło w ogólnokrajowej sieci, to oni nie będą odcięci. A raz taki blackout się zdarzył i stąd KGHM wydał pieniądze na przykład na elektrownie gazowe u siebie, po to, żeby mieć około 30% z produkcji własnej. Jak i w tym wypadku, no, gaz przy niestabilności ceny powoduje, że ciekawiej jest się przyjrzeć właśnie SMR-om, które mogą być taką alternatywą i jednocześnie będą stabilizować system energetyczny dla potrzeb tych zakładów. Obniżą też im koszty. Przynajmniej jest takie prawdopodobieństwo. Więc, mój drogi, my i Niemcy i temat elektrowni atomowych u nich i u nas. Co o tym wiesz i na co chciałbyś zwrócić uwagę, bo wiem, że masz pewne przemyślenia. No to jest bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o spór, w ogóle walkę o energetykę jądrową na linii Berlin-Warszawa. W ogóle sprawy energetyczne w ostatnim czasie weszły na pierwszy plan wraz jeszcze z kilkoma innymi obszarami, a może o tym też powiem później. Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że jak to zawsze bywa na początku każdego roku jest podsumowanie poprzedniego. No i tak jakoś się złożyło, że jak podsumowano tamten rok pod względem produkcji energii elektrycznej, to pomimo tego, że tak nasi zachodni sąsiedzi wraz z kilkoma jeszcze innymi państwami prowadzą wręcz ideologiczną krucjatę przeciwko energetyce jądrowej w Unii Europejskiej, to atom był źródłem, który wyprodukował najwięcej energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Za to wielkie brawa. Później był, o dziwo, gaz, węgiel, no i dalej były, już można powiedzieć, te tradycyjne źródła odnawialne, jak wiatr czy słońce. No i wygląda na to, że mimo tego, że tak się bardzo od wielu lat walczy z atomem, to jednak on trzyma się mocno. Cały czas jest podstawą, fundamentem energetyki w Unii Europejskiej. Co nas tak naprawdę różni pod tym względem? Można powiedzieć, że wszystko, ale przede wszystkim to, że my jesteśmy jedynym państwem w Unii Europejskiej, w Europie, dużym państwem, które nigdy do tej pory nie zbudowało elektrowni jądrowej. To jest po prostu temat, który do tej pory był badany przez wiele osób, a to już naprawdę temat jest na wiele prac doktorskich czy rozpraw habilitacyjnych, bo to, jak się człowiek zagłębia całą tę tematykę energetyki jądrowej w Polsce, to po prostu widać, jak tu silnie działały lobby różnych po prostu państw, instytucji, które nie chciały dopuścić do tego, żebyśmy my, jako naród polski, jako Polska, zyskali dostęp do energetyki jądrowej. Tu po prostu w tym jest momencie coś... taniej energii. Tak, bo też oczywiście w wielu źródłach, w wielu miejscach dyskusja, że to jest drogie, nieopłacalne, ale dane oficjalne, czy też dane, które są przytaczane przez międzynarodowe organizacje dotyczące energetyki, pokazują, że atom jest jednym z tańszych źródeł energii, nawet jeden z najmniejszych emitujących, bo trzeba powiedzieć też, że zanim będą produkowały inne źródła energii, no to też tą emisję CO2 czy gazów cieplarnianych będzie emitowało, tak? No i atom jest stabilny, tani, ekologiczny. Oczywiście cały czas stosuje się wobec niego niedozwolone chwyty, nie tylko jeżeli chodzi o zasady konkurencji, wolnego rynku, ale też i ataki, bo te ataki są prowadzone przede wszystkim emocjonalnie, nie ma tutaj żadnej dyskusji merytorycznej, bo gdyby miało dyskutować się merytorycznie, naukowo na temat energetyki jądrowej, to nie byłoby tak naprawdę problemu, bo wszyscy byliby na tak, jeżeli chodzi o energetykę jądrową. Prowadzi się atak, który ma nas wystraszyć, przestraszyć, zohydzić to źródło energetyki, no i niestety nasi sąsiedzi za Odry w tym brylują, czego jesteśmy świadkami i no te działania są nakierunkowane w ten sposób, żeby nie dopuścić do tego, żeby u nas powstała energetyka elektrownia jądrowa. Na szczęście pierwszą lokalizację mamy. Można powiedzieć, że u nas energetyka jądrowa dopiero będzie raczkowała, będzie rozwijana, a w Niemczech no, generalnie się zwija. Tak, I to się nie zwija, spowodowało... ale odpowiedz mi na jedno pytanie. Czy
to, że tam teraz jakieś landy, rządy landowe, i to te, które były mocno umoczone między innymi w Nord Stream 2, nadal czyli są mocno ruskie umoczone. Pieniądze, tak? No nadal te są. Landy protestują nagle przeciwko energetyce jądrowej w Polsce, a skoro same u siebie je mają, i gdyby nawet jakakolwiek, nie daj Boże, elektrownia grzmotnęła w okolicy, to i tak będą odczuwać tego skutki. No nie mów, że grzmotnęła, bo tak naprawdę do tej gdyby. No gdyby, tak. Ale oni argumentują to, jakby mówili, że kultura techniczna w Polsce jest taka, że nie gwarantuje prawidłowości obsługi. Tak można odczytać niektóre ich chamskie wycieczki. No to tak naprawdę to nie jest żadne podejście mające na celu dyskusję merytoryczną na pewnym poziomie, tylko po prostu ataki, które mają nas pozbawić niezależnego źródła energii. I jak mówiłeś, wschodnie landy, to jest Saksonia, Brandenburgia, Pomorze Przednie, Mecklenburgia, one właśnie są tymi obszarami Niemiec, które o dziwo najgłośniej krzyczą przeciwko budowie elektrowni jądrowej. Przecież już można było się spotkać z dziwnymi opracowaniami, że jak coś by się stało u nas w elektrowni jądrowej, to przede wszystkim Niemcy by ucierpiały. W ogóle tworzyły te osoby instytucje dziwne, po prostu Himalaja absurdu, żeby udowodnić za wszelką cenę, jak to jest niebezpieczne. No cóż, Niemcy tak naprawdę przegrały rozgrywkę o budowę niezależnej, nowoczesnej energetyki, zielonej energetyki, bo pomimo tego, że od 20 paru lat próbują zbudować tą zieloną energetykę, no to niestety nadal ona ma kolor węgla, no i coraz bardziej gazu, więc to z zielonym nie ma nic wspólnego. Pozbawili się na własną, na własne życzenie atomu i teraz próbują za wszelką cenę zmusić inne państwa, żeby poszły tą ścieżką ku katastrofie. I też chciałbym wtrącić jedną rzecz. We Francji jest komisja parlamentu, która ma zbadać, jak działania ówczesnych władz w epoce chyba rządów Sarkozy'ego były ukierunkowane pod dyktando Niemiec. Ponieważ wtedy za epoki Sarkozy'ego była słynna deklaracja, że chcą zredukować energetykę jądrową o 50%. I teraz właśnie próbują Francuzi wyciągnąć na światło dzienne, jak te decyzje były podejmowane. I okazuje się, że w ogóle nie było żadnych naukowych badań, w ogóle jakichkolwiek planów. To po prostu o 50% ciachamy, dziękuję, do widzenia, stawiamy na wiatraki, na słońce, tak, na fotowoltaikę. No ale teraz się okazuje, że po tym kryzysie no, Francuzi chcą wrócić, ale niestety mają problemy, bo przez ostatnie wiele, wiele lat nie prowadzili inwestycji, nie doprowadzili do tego, że była kontynuowana na odpowiednim poziomie utrzymania ta energetyka jądrowa. Wiele problemów we Francji wynika z tego, że oni zaniedbali to, no bo jak mamy likwidować, no to po co mamy to utrzymywać, inwestować? I nagle obudzili się, że oni chcą, a tu jednak brakuje im funduszy, brakuje im kadry, przecież Francuzi muszą zatrudnić kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy osób wykształconych, żeby móc utrzymywać, też rozbudować swoją energetykę jądrową, więc Francuzi trochę pod dyktando jednak tej zielonej transformacji w Unii Europejskiej, którą Niemcy narzucili, no podkopali swoje fundamenty. No i teraz inna sytuacja, w Polsce my chcemy zbudować, oczywiście na jednej elektrowni się nie możemy zatrzymać, tak? Musimy zbudować ze dwie, może nawet i trzy, cztery. Wszystko jest kwestią tego, jaka będzie moc tych reaktorów sumarycznych. No tak, no w tym momencie no, wchodzi technologia amerykańska, tak, w pierwszej lokalizacji nad Bałtykiem, kopalino Lubiatowo. To będą trzy reaktory APR, około 1100 MW netto, jeżeli dobrze pamiętam, energii. No i co? I taka elektrownia już by trochę prądu nam wyprodukowała, taniego, niezależnego od źródeł pogodowych. Oczywiście w Pontowie Koreańczycy zaczynają się rozpychać łokciami, no tak. I tak naprawdę cały czas jeszcze ktoś tam liczy, Francuzi liczą na kawałek tego tortu, bo jednak energetyka jądrowa, pomimo tego, że przez ostatnie lata taka była no, tłamszona, to na świecie ona zdobywa coraz więcej zwolenników. I argumenty przeciwników są coraz, można powiedzieć, bardziej no, śmieszne. No, przede wszystkim upadł mit Fukushimy. Japończycy ogłosili, że jeżeli chcą, Japończycy podkreślam,
Notabene przecież premier właśnie Japonii gościł na Ukrainie i teraz w Polsce. Japończycy ogłosili, to właśnie ten pan, co jest w Polsce, ogłosił, że Japończycy wracają do energetyki jądrowej. A dlaczego? Żeby wypełnić zobowiązania do neutralności klimatycznej. No to jeżeli Dokładnie. Japończycy, którzy doświadczyli tej katastrofy, bo tak naprawdę to tsunami zabiło dziesiątki tysięcy ludzi, a nie Fukushima, elektrownia jądrowa, no to jeżeli oni mówią, wracamy, no to w tym momencie to, co powiedziała Angela Merkel w 2011 roku na wiosnę, no to to było jedna wielka chucpa, kłamstwo, bo Merkel argumentowała to, że Niemcy wyłączają to, bo nie chcą mieć drugiej Fukushimy. I co się okazuje po ponad 12 latach, że wszystko to było jedno wielkie kłamstwo. No, nie było ku temu podstaw i Niemcy wyłączają tę elektrownię jądrową. Też przecież cały czas w branży są różnego rodzaju analizy, obliczenia. Warto powiedzieć tylko parę liczby, które gdzieś tutaj krążą w sieci, że tak naprawdę 3 reaktory jądrowe, które Niemcy wyłączyli, bo tak zdecydowali, kosztowało ich 35 miliardów euro. To są, można powiedzieć, koszty dotyczące produkcji, mogli tyle zaoszczędzić. 60 tysięcy terawatogodzin by te elektrownie jądrowe mogły wyprodukować. 60 terawatogodzin, nie 60 tysięcy, przepraszam bardzo. I oczywiście mogli, te 3 reaktory ograniczyłyby emisję CO2 tylko o 34 miliony ton. Tylko 3 reaktory o 34 miliony ton. Niemcy, mimo tego, że cały czas idą zielone, mają problem z tym, żeby ograniczyć emisję CO2. Emisja CO2 im rośnie o kilka milionów ton. Jest wyższa niż w Polsce. Na mieszkańca oczywiście. No My ale jesteśmy... W prosty sposób można teraz coś z tym zrobić. Oficjalnie niemiecki koncern Krupa sprzedaje swoje huty, kupuje to koncern CVC, tak? No tak, no. Ale no, nie, kupują nie za jedno. Dobra, ale kupują za 1 euro, ale muszą wydać miliardy euro na transformację proekologiczną tychże hut. No to ciekawi mnie teraz, jak będzie to wyglądało, jak huta, w której termicznie obrabia się w zależności. No liczmy, że po prostu stal. Wsad jako stal, produkcja stali, że oni to będą robić w inny sposób, bez palenia dużych ilości tlenu, w związku z tym produkcji również CO2. No czekam. Czekam na to wyzwanie intelektualne. No pewne są, no pewne, to jest właśnie najciekawsze w tym, że zaklina się rzeczywistość. Że próbuje się walczyć z czymś, co jest tak naprawdę słuszne i ma rację bytu na rzecz czegoś, co może być tylko uzupełnieniem. Okej, wiatraki czy panele mogą być fajne dla domów, tak, jednorodzinnych czy małych jakichś osiedli, ale nie można na nich opierać stabilności rozwoju gospodarki państwa. Znaczy tak, słuchaj, w hutnictwie, jeżeli przechodzisz od wsadu węglowego, który ma umożliwić przeobrażanie się materiału tak, jeszcze wsadowego dochodzi w stal. Węgiel koksujący, tak, który też a potem u nas jest wydobywany. Przechodzisz na, jak to się nazywa? Zieloną energetykę, zielone hutnictwo. Nie, chodzi mi bardziej o to, że przechodzisz na piece indukcyjne, czyli elektryczny napęd dla nich. No. To i tak, z tego co ja pamiętam, to jest takie coś jak wykres żelazo-węgiel, który pokazuje, bo to jest stal, to jest stop żelaza i węgla. Więc i tak w jakiś sposób, tylko i wyłącznie chyba przez obróbkę termiczną, z tego co mi wiadomo, węgiel musi się znaleźć w odpowiedniej proporcji z tym żelazem, żeby stworzyć tą stal, prawda? Na tym polegają procesy chemiczne, że muszą być odpowiednie związki. Tego nie obejdziemy, chyba że stworzymy nowe technologie, ale na tą chwilę nie ma innych, które raczkują. Więc nadal jeszcze bazujemy na technologiach, które no, niektórzy uważają, że są już, nie wiem, nienowoczesne, ale nic innego na tą chwilę nie mamy. To jest dopiero paradoks, że Europa właśnie sama z siebie, czy przez kogoś inspirowana, wybiła sobie zęby gospodarcze, bo większość produkcji, my jako Europa, jako Unia Europejska, straciliśmy zdolność do
samostanowienia gospodarczego. Jesteśmy zależni od innych państw Azji, czy też można powiedzieć jeszcze innych państw, które zajmują się produkcją. Tak, proszę sobie wyobrazić, że gdyby nastąpiła ta, cały czas, jak się straszy nas, wojną amerykańsko-chińską, to my w tym momencie w Europie jesteśmy goli i weseli, bo nic do nas nie dociera. Mamy problem z wyprodukowaniem czegokolwiek, bo wszystkie komponenty, które na co dzień są sprowadzane do Europy i służą, nie wiem, do składania różnego rodzaju narzędzi, mebli, samochodów, leków, nie ma. Jest to wszystko zastopowane, tak? Amerykanie prowadzą wojnę z Chińczykami na Morzu Południowochińskim, nic do nas nie dociera, nie ma alternatywnych źródeł, no i co? I wtedy bez reindustrializacji Europy, no gdzie nie będziemy się sami wytwarzać podstawowe komponenty, nie przetrwamy ze względu na zerwanie łańcuchów dostaw. I to jest właśnie ważna kwestia, że my zamiast mówić o zielonej energetyce, która miałaby na celu reindustrializację, czyli powrót przemysłu do Europy opartego na stabilnych, tanich źródłach energii, to my cały czas łowimy się, jakby tutaj sobie zapewnić źródła energii, jednocześnie wypychamy produkcję poza Unię. To jest najgłupsza rzecz, jaką robimy. My popełniamy gospodarcze samobójstwo. I to coraz bardziej widać, że to jednak w okresie, kiedy świat miał być zdominowany, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przez USA. Niemcy dobrze to wykombinowali sobie, a to było 30 lat temu, teraz już zupełnie co, inna jest struktura bezpieczeństwa. Świat się chwieje przez to, co zrobił Putin, atakując Ukrainę. I cały misterny plan Niemiec, no, sypie się. Próbują ratować swoją sytuację nasi sąsiedzi za Odry. Zobaczymy, czy im to wyjdzie. No i my niestety przez to, że w ciągu ostatnich 30 lat mocno zostaliśmy podpięci pod niemiecki wagonik, pod niemiecką maszynę gospodarczą, no to my też możemy mocno oberwać przez to, że Niemcy no, wymyślili sobie swój plany na życie, my się pod niego jesteśmy podłączeni jako podwykonawcy. No i niestety, jak im się nie uda, to my też oberwiemy gospodarczo, więc my też powinniśmy coraz bardziej myśleć, jak zaprosić innych graczy, innych inwestorów do siebie, bo czas nagli, a niestety nasza gospodarka musi znaleźć nowych partnerów, bo jeżeli nie chcemy cały czas grać na jednego gracza, czyli na Niemcy, no to my musimy sobie poszukać. No i też tutaj trzeba patrzeć ku Azji. Niemcy to robią. Japonia, Korea, Indie, już nie mówię o Chinach, ale tam właśnie cały czas niemiecki przemysł podgląda. I my też powinniśmy to robić. No, nie tak dawno wielka delegacja razem z Scholzem w Chinach była, prawda? No tak, Scholz też był w Indiach, też intensywnie z Japończykami tutaj, można powiedzieć, zacieśniają dyplomatyczne stosunki. Z Koreańczykami też by bardzo się chętnie przywitali. I widać coraz bardziej, jak się zajrzy za tą kurtynę, że tam się dzieje dużo, bo tutaj jak się patrzy w mediach, to fajnie, się wszyscy uśmiechają, tak, sojusznicy, Unia Europejska, NATO, fajnie, ale zawsze chodzi o to, czyje jest na wierzchu, kto zgarnia największą pulę, czyli de facto kto zarabia, czy my będziemy zarabiać na siebie, czy pozwolimy, żeby ktoś inny zarabiał naszym kosztem. I to jest istota polityki. Tak jak mówi Napoleon, do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i pieniądze. A żeby mieć te pieniądze, to musimy je pozyskać od innych po prostu partnerów. Nie możemy więc pozwolić na to, żeby inwestycje szły gdzie indziej. Naprawdę, w Niemczech by bardzo byli ucieszeni, gdyby nie w Polsce były lokowane inwestycje japońskie, koreańskie czy jeszcze innych państw, tylko że oni mają wysokie koszty produkcji. No, u nas jest trochę na szczęście jeszcze taniej, więc cały czas przyciągamy to. Teraz też przecież trzeba wspomnieć, że zaczęliśmy od energetyki jądrowej, ale też zaczyna się pomału wyścig o to, kto będzie głównym nieproducentem, bo producenci są gdzie indziej, głównym miejscem produkcji baterii do aut elektrycznych. No w tym momencie właśnie Polska i Węgry są największymi miejscami produkcji baterii. Niemcy mają bardzo ambitne plany. Jak się spojrzy na to, oni chcą kilkukrotnie do 2030 roku zwiększyć u siebie produkcję tych baterii, bo niemiecki przemysł motoryzacyjny widzi, że przegrywa konkurencję ze swoimi, można powiedzieć, odpowiednikami właśnie z Azji czy z Ameryki Północnej i próbują do siebie ściągnąć, a mają ogromny apetyt.
My na szczęście jesteśmy też ciekawym miejscem do budowy tego typu instalacji, fabryk, więc powinniśmy bardzo intensywnie rozmawiać z Koreańczykami. Przecież u ciebie tam daleko Koreańczycy inwestują w swoją fabrykę. No tak, ale oni się rozpierzchli teraz mocniej, bo już nie tylko Biskupice Podgórne na Dolnym Śląsku teraz budują, ale nie wiem, czy właśnie nie włączyli hamulca w Dąbrowie Górniczej, bo coś... Takie są moje przesłuchy spośród tych, którzy w okolicy pomieszkują, że coś ta Dąbrowa Górnicza na razie wstrzymana, bo coś albo koniunktura, albo braki finansowania się pojawiają. Mogą być takie chwile przestoje, ale to nie zmienia faktu rzeczy, że my, jeżeli chcemy nadal utrzymać miejsca pracy, powinniśmy pozyskać nowych inwestorów, bo przemysł motoryzacyjny w Polsce jest, jeżeli dobrze pamiętam, drugim po przemyśle spożywczym źródłem eksportu i miejsc pracy. Też przecież pojawiły się niedawno informacje, że 10% polskiego PKB to tak naprawdę zależy od Niemiec, więc naprawdę PKB, mamy... no ale 42% polskiej gospodarki jest związany z Niemcami. No tak, jesteśmy, my jesteśmy podpięci, więc jeżeli gorsza koniunktura dotyczy Niemiec, to nas automatycznie, więc my pod względem czysto tak naprawdę biznesowym zabezpieczenia powinniśmy sobie stworzyć jakieś alternatywy, tak, bo jeżeli tam będzie kryzys, no to u nas automatycznie też, tak, więc dywersyfikacja, czy też możliwość ujęcia innych inwestycji jest jak najbardziej kluczowe. I być może tu coś się dobrego zadzieje właśnie z Japonią. No tego, że dzieje nas tyle tysięcy kilometrów, to mamy zbieżne interesy. No, my graniczymy tu z Rosją, a oni graniczą tam u siebie, mają nadal nierozwiązane spory, więc nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg, tak? Do tego jeszcze Chiny, więc Japończycy no, mogą być ciekawym nowym graczem w Europie Środkowej. Mogą złożyć ciekawe oferty, to też wymaga od naszych władz mądrego podejścia do inwestycji z Azji, Koreańczycy tak samo. Być może jeszcze, jeżeli będziemy tak próbowali mocniej jeszcze wejść w ten nowo budowany sojusz światowy pod egidą USA, więc może jeszcze Tajwańczycy, czy też inne państwa z Azji, które też mają fajne możliwości inwestycyjne, więc możemy się podłączyć pod tamten wagonik, który będzie napędzać światową gospodarkę, a do tego będziemy potrzebować właśnie źródeł energii i nie ma co ukrywać, my będziemy z każdym rokiem potrzebować coraz więcej energii, tak, jeżeli mamy przejść na wszystko to, co nie emituje CO2, jest napędzane prądem, no to my musimy skądś ten prąd produkować i to musimy go produkować 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, a nie tak, że dzisiaj produkujemy, a jutro już jest trochę gorzej i co wtedy? No i mamy braki, tak? Albo ratujemy się importem. Trzeba też przypomnieć, że wielkie problemy naszych bloków energetycznych w ostatnim czasie i awaryjność nawet tych nowych były związane między innymi z tym, że niewłaściwy węgiel trafiał tam. No to też. Więcej spraw wyjdzie na jaw i zdaje się, że stojąca ciągle nad przepaścią spółka Rafako, tudzież jej spółki córki obojętnie, wybronią się z tego, co im zarzucano, bo coraz więcej wskazuje na to, że to były menadżerskie, należące do wybitnie debilnych decyzje a propos tego, jakiego towaru do zasypu tych kotłów używać. No niestety, najczęściej błędy wynikają z nas, z ludzi, więc być może po prostu dowiem się na ten temat. Ale powiem ci, że ja właśnie mam nagrywać coś z Marcinem Górnikiem, więc niedługo coś będę mógł więcej powiedzieć, ale wiele wskazuje na to. To już temat dla was, nie dla mnie, tak, więc tak. Już nie będę. Ale powiem ci tylko tyle. Naprawdę chyba powinno się przywrócić pewne drakońskie rodzaje kar dla ludzi, którzy polskim górnictwem zawiadują, bo dosłownie, kto bardziej jakąś kopalnię upierdolił, na to wygląda, tym wyżej trafia do kolejnej spółki, która się kopalniami zajmuje. No, może coś w tym jest, tak, ale to już jest zupełnie inna historia. Powiem ci, że któregoś dnia tym górnikom, którzy jeszcze w Polsce zostali, może żyłka pęknąć i posypią się prawdziwe głowy, poturlają się po różnych nierównościach tam na Śląsku, bo tym oby ludziom nie, po prostu żyłka pęknie. Bo wizerunkowo byśmy dużo stracili, więc
oby jednak zadziałały. Kto miałby stracić? Że sprawiedliwość ludzka dosięgłaby sabotażystów, no bo tak ich czasami trzeba nazwać? No, może nie aż tak sabotażystów, tak, albo po prostu osób, które... A czyli co? Czyli ktoś zadaniowo przychodzi, żeby wykańczać jedno po drugim? No bo inaczej tego nie widzę. No albo po prostu się stawia ludzi, którzy nie są kompetentni, tak? Którzy są niekompetentnymi osobami. Ale słuchaj, oni potem, za każdym razem składając CV gdzieś dalej, jak są ku temu zapraszani, powołują się na swoje wspaniałe dokonania w tej firmie, która właśnie zdechła. A to jakie kompetencje? To ja bym takich ludzi w ogóle nie zatrudnił nigdzie, więc to już jest... No, inna polityka. Dokładnie. Niestety. Ale co? No... Ale też jeżeli chodzi o węgiel, nie wiem, czy cię biło się uszy, ale premier Japonii wspomniał, że ma dla Polski ofertę współpracy na obszarze węgla, technologii węglowej, bo Japończycy też tam przy tym gmerają jeszcze, przy węglu, przy właśnie spalaniu węgla, tak żeby były jak najmniej emisyjne. Więc może coś jeszcze by chcieli tutaj Japończycy nas oferować, zobaczymy, może byśmy zyskali jakieś dodatkowe rozwiązania. Jeżeli to są technologie dotyczące przede wszystkim chemii, co z tego można wyciągnąć i jak, to akurat by nie było złe, bo samo spalanie, wielu ludzi od dawna mówi, że węgiel jako zasób ograniczony jest zbyt cenny de facto, żeby po prostu od tak sobie go przepalać. No. Może tak być, tak? Węgiel był tym, można powiedzieć, źródłem, który dał napęd ludzkości. Przecież warto zrobić taką krótką wycieczkę historyczną. Około X wieku to był chyba okres dynastii Song w Chinach. Chiny poprzez dynamiczny rozwój gospodarczy, ludnościowy, potrzebowali ogromnej ilości żelaza, no i do wytopu żelaza służyło drewno. No i zaczęły być problemy z dostępnością drewna, więc Chińczycy sięgnęli po węgiel kamienny. Więc już od bardzo dawna w Chinach na tym bazują, a Chińczycy cały czas próbują jeszcze tak te technologie sobie rozwijać, instalują nowe technologie, bo tak naprawdę poza Unią Europejską węgiel jest cały czas w łasce, cały czas jest podstawowym źródłem energii. Na szczęście też buduje się nowe moce, jeżeli chodzi o atom. My natomiast cały czas jesteśmy zafiksowani tu u siebie, tak, myśląc, że Europa to jest jakaś oddzielna planeta, oddzielna atmosfera i to, co dzieje się na innych kontynentach, nas nie dotyczy. Jak się spojrzy tak naprawdę na emisję, to Unia Europejska jest tak naprawdę emiterem jako całość daleko za Chinami, Indiami i USA. Więc tak nawet naprawdę uważam, że za Afryką, bo jakby to powiedzieć, ta powszechna dostępność różnych rzeczy, które tam palą, łącznie z tym, że tak powiem, guanem zwierzęcym użytkowanym do tego celu, no to też produkuje mnóstwo tych gazów cieplarnianych, metanu, węgla i wszystkiego, ale tego im nikt nie liczy, bo po pierwsze, nikt tego tam nie liczy. No bo i ta Europa jak, ta, taki, jak taki, ta Europa jak taki... trochę wiejski idiota niestety, za wszelką cenę chce być bardziej papieski od papieża, a cała reszta dyma tą Europę i to dosłownie i w przenośni, no bo no, efektem jest słuchaj, ten dym. Zaczęliśmy od energetyki jądrowej, przecież energetyka jądrowa jest tym obszarem, gdzie teraz Chińczycy i Rosjanie w Azji i Afryce próbują zbijać miliardowe zyski. Oczywiście. Przecież gdyby... były mądre osoby w Unii Europejskiej na podstawie technologii francuskiej, czy też można powiedzieć rozwoju europejskiej technologii reaktorów jądrowych, Unia Europejska mogłaby zaoferować krajom azjatyckim, afrykańskim dostęp do technologii jądrowej, która mogłaby być źródłem taniego prądu. Bo w tym momencie cały czas w Azji, w Afryce następuje ogromny wzrost demograficzny i z każdym rokiem, z każdym dziesięcioleciem setki milionów ludzi będą potrzebować coraz więcej prądu, tak? Ale tak słuchaj, to by musiały robi... być dosłownie bezobsługowe urządzenia w tej Afryce, bez możliwości dorwania się do ich bebechów, bo inaczej ja nie wierzę w to, żeby to mogło tak no, być. Trzeba byłoby zainwestować w ochronę, tak, oczywiście, no ale przecież Chińczycy i Rosjanie budują, tak? Przecież Rosjanie budują w Egipcie elektrownię jądrową, pierwszą. Koreańczycy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Chińczycy też oferują, chcą budować i te państwa chcą zarabiać na tej technologii, a my po prostu jako Unia Europejska pozbawiliśmy się w imię czego? Po prostu możliwości oddziaływania politycznego, geopolitycznego, bo energetyka, a właściwie energetyka jądrowa
To jest skuteczne narzędzie nie tylko do redukcji emisji CO2, gazów cieplarnianych, ale do wywierania wpływu i uzależniania politycznego. Oczywiście. Jeżeli i to jest naprawdę ogromny błąd Unii Europejskiej, że ona podjęła z inicjatywy niemieckiej tak naprawdę walkę z atomem. Przecież do dnia dzisiejszego Unia Europejska nie nałożyła embarga sankcji na Rosatom. Przecież wiesz o tym, tak? Cały czas Rosjanie na tym zarabiają grube miliardy, ponieważ jeszcze, no niestety, są głównym dostawcą paliwa jądrowego. Ale na szczęście, dzięki Amerykanom, Europa Środkowa przestawia się na paliwo nie rosyjskie, tylko amerykańskie. I tu na tym obszarze, jeśli chodzi o energetykę jądrową, można zauważyć, że no, dojdzie do pewnego zgrzytu, bo Amerykanie bardzo chcą wejść w ten rynek Europy Środkowej, jeżeli chodzi o energetykę jądrową. Widać to, przecież podpisują kontrakty z, nie tylko z nami, ale też i przecież z Ukraińcami podpisali przed wybuchem wojny umowę na modernizację ich elektrowni jądrowych, bloków. To jeżeli dobrze pamiętam, wtedy to była wartość 30 miliardów dolarów. Przecież też i do Bułgarów się uśmiechnęli Amerykanie, do Rumunów. Być może też i wejdą na rynek czeski. Słowacja, trzeba powiedzieć, że Słowacy bardzo mądry naród, dużo bardziej mądrzejsi niż my, bo Słowacy ukończyli i rozbudowują swoją elektrownię jądrową. Można powiedzieć tożsamą czasowo z elektrownią Żarnowiec. My po prostu taki duży, silny naród dopuściliśmy do tego, że Żarnowca nie dokończyliśmy, a Słowacy, kilkumilionowy naród, ma elektrownię jądrową, nadal rozwija tą technologię i za chwilę będzie tak naprawdę eksporterem energii jądrowej i my będziemy od Słowaków kupować prąd z atomu. Czesi też cały czas rozwijają tą technologię. Węgrzy tradycyjnie postawili na Rosjan, zobaczymy jak im to się uda, tak? Szwedzi też chcą wrócić do energetyki jądrowej. Obecny rząd centroprawicowy, który właśnie całkowicie zmienia politykę państwa szwedzkiego na wielu obszarach, ale w energetyce też. Ogłosił, że właśnie chce zmienić to prawo, bo do tej pory w Szwecji nie można było budować nowych reaktorów, bo tak zabraniało prawo, a teraz powiedzieli, że nie, tak nie może być, musimy wrócić, no bo potrzebujemy prądu. Czy nam się to podoba, czy nie? Jeżeli chcemy mieć gospodarkę zeroemisyjną, musimy mieć ogromne ilości prądu. Tak? Wygląda na to, że nawet te tradycyjnie najbardziej zielone gospodarki krajów europejskich zdecydowanie widzą się z powrotem w objęciach racjonalnego atomu, a Szwecja jest najlepszym przykładem. Szwecja, ale też i przecież społeczeństwo niemieckie jest bardzo proatomowe, tutaj jest duże poparcie i to jest właśnie najbardziej zastanawiające z punktu widzenia analizy sytuacji polityczno-społecznej, że Niemcy jako naród, społeczeństwo popierają, tak, a niemieccy politycy no, walczą z tym atomem jak tylko mogą, więc tu jest też naprawdę pewne takie dziwne podejście. Trzeba powiedzieć tyle. Rezygnacja z energetyki jądrowej w wykonaniu rządu niemieckiego Angeli Merkel to jest po prostu strzał nie w kolano, tylko w głowę, ale to tak naprawdę tego trzeba szukać wcześniej w epoce Schrödera, bo im mniej atomu miało być w Europie, tym więcej miało być gazu rosyjskiego. Tak wygląda brutalna prawda, tutaj nie ma co ukrywać. Jak się spojrzy na wykresy, dane statystyczne, to im mniej atomu, więcej gazu, no bo my w okresie, kiedy nie możemy wyprodukować prądu ze słońca i z wiatru, no to czymś musieliśmy tą lukę zapełniać. No to jeżeli ani węgiel, ani atom, no to co? Gaz. No, no nie biogaz. Będziemy spalać. Albo biogaz, tak? No ale raczej no, bym gaz, widział biogaz, który możemy wytworzyć z naszych odpadów organicznych. Ale to nadal są bardzo małe ilości, tak? Przecież, ale widzisz, gdyby to rzeczywiście poszło, żeby w każdej gminie wiejskiej zwłaszcza takie coś funkcjonowało, w większości gmin miejskich również, albo miasta na prawach powiatu, gdyby te wszystkie dobrze segregowane odpady trafiały w odpowiednie miejsce, uważam, że podniosłoby to bardzo wydajnie produktywność taniej energii w Polsce. No, być może tak byłoby, ale mi chodzi po prostu o Niemcy, tak, że inwestowali w moce produkcji prądu z gazu. Po to przecież próbowali się dogadać z tymi Rosjanami. Chcieli być po prostu takim dealerem rosyjskiego gazu na Unię Europejską, mieć lewar przełożenie na Europę.
Niemcy sobie bardzo dobrze to wymyślili. Tu naprawdę trzeba ukłony wobec nich, że oni stworzyli bardzo fajny plan oparty na trzech fundamentach. Tanie surowce energetyczne z Rosji, bezpieczeństwo od Amerykanów i rynek zbytu u Chińczyków i też można powiedzieć tanie komponenty z Azji. I oczywiście też taki czwarty element w postaci Europy Środkowej jako montownia, no i też miejsce zbytu dla swoich produktów. Bo o tym też trzeba powiedzieć, że my jako Polska, Europa Środkowa wraz z Czechami, z Słowacją, z Węgrami jesteśmy, można powiedzieć, takim zapleczem, montownią, która dostarcza gospodarce niemieckiej ogromnych zysków w postaci po prostu no, produktów, które później oni sprzedają na świecie i zarabiają na tym. My też przy okazji, ale dużo, dużo mniej. To nie jest to, że to pracuje wyłącznie na nas, to też pracuje na korzyść na naszych sąsiadów. I tutaj nie ma co mówić, że ktoś coś za darmo robi, że nam, nie wiem, otwiera fabryki, bo nam się należało. Nie, oni mieli konkretny biznesplan, który realizowali. To jak tutaj powiedziałem na samym początku, że tu powiedziałeś, że polityka to co w tej, w krysztale? Pomyje. Jest? Pomyje. No czyli to można powiedzieć, no polityka tak naprawdę ma na celu obronę własnych interesów. Czyli mówiąc kolokwialnie i obrona tego źródeł dochodu. Żeby państwo mogło się rozwijać, musi mieć możliwość utrzymywania, czyli musi mieć możliwość zarabiania pieniędzy na wydatki. Przecież my musimy mieć możliwość zarabiania pieniędzy, żeby mieć tak na wojsko, na służbę zdrowia, na administrację, na szkołę, edukację, na wszystko, tak? No pieniądze same z siebie się nie wezmą, trzeba zarobić, tak? A jeżeli ktoś mówi, że będzie rozdawał te pieniądze, no to po prostu oszukuje, tak? Będzie po prostu komuś innemu zabierał, a rozdawał komuś innemu. Pieniądze trzeba zarabiać, a żeby to robić, my musimy mieć możliwość produkcji i żeby ta produkcja była zyskowna, ale przede wszystkim dla nas. Też no, ale o zyskowności decyduje przede wszystkim w tym momencie źródło energii oraz wsad, jaki wrzucasz do tej produkcji. Tak, dokładnie tak. I energetyka będzie źródłem ogromnych, można powiedzieć, przetestowań na arenie międzynarodowej, obok technologii cyfrowych. Tak jak teraz właśnie cały czas się toczy walka pomiędzy Chinami i USA o to, kto zyska większe panowanie, wpływy na obszarze gospodarki cyfrowej, tak samo cały czas toczy się walka o to, kto będzie trzymał źródła produkcji prądu, tak? Bo prąd będzie, można powiedzieć, tym elementem, jakim jest dla nas krew, tak? Będzie napędzał, przenosił, będzie dostarczał możliwości do dalszego funkcjonowania gospodarki jako organizmu. A my jesteśmy państwem, które, nie wiem, właśnie samo sobie zrobiło krzywdę, bo coraz większe mamy problemy z produkcją prądu. Ceny są, jakie są, każdy widzi. Jest to wiele czynników, które wpłynęło. Zmarnowaliśmy bardzo wiele czasu i teraz próbujemy po prostu za wszelką cenę uciec przed katastrofą, żeby nie spaść w przepaść, tak? I to jest naprawdę ogromne wyzwanie, które przed nami stoi. I ta energetyka jądrowa to jest jeden z tematów, które tak naprawdę jest sporne, bo jeszcze cały czas pojawia się temat Odry, który powraca, który już nawet ma swoją historię w polskim sądzie. Tak organizacje ekologiczne niemieckie zaskarżyły nasze prace po stronie polskiej na Odrze, no i sąd nakazał wstrzymanie tego. Oczywiście polska strona, rząd się broni tym, że większość prac została wykonana, że jak się nie dokończy, to co zostało tam wydane, zostanie po prostu zniszczone. To taka narracja. Oczywiście dochodzi sprawa Szczecina, portu, no i też no, nowy kamyczek do tego sporu polsko-niemieckiego, budowa portu w Świnoujściu wraz z nowym podejściem, bo do tej pory było tak, że do Świnoujścia i tam dalej do Szczecina prowadziły dwa tory, które przebiegały po części przez terytorium morskie, czy tam wody pod kontrolą Niemiec. Mhm. No i to, trochę to kolidowało, zawsze były jakieś tam spory. No i teraz właśnie rząd ogłosił, że chce chyba, jeżeli dobrze pamiętam, za 12 miliardów złotych zbudować w ogóle nowe, chyba wschodnie podejście do Świnoujścia, tak żeby po prostu wszystko było tutaj. Znaczy powiem ci, nie wierzę w takie kwoty przy mówieniu o budowie nowego podejścia do portu w Świnoujściu. No 12 miliardów. A przecież był tor wodny ze Świnoujścia do Szczecina, który został pogłębiony, kosztował prawie 2 miliardy złotych.
Kurde, nie śledziłem tego, jakie to były kwoty, ale mnie teraz zastrzeliłeś, przyznaję. No tak, to tak jest, tylko że to się naprawdę opłaca, bo przecież teraz wyszedł analiza, że Eurostatu, że Polska jest na szarym końcu w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wykorzystanie transportu morskiego. My tak. Po prostu my nie wykorzystujemy tego potencjału i tak naprawdę tracimy dużo pieniędzy na tym, bo... Ale za chwilę będzie nowy problem, o którym dzisiaj rozmawiałem, bo to, co robią Chiny, to wygląda na to, że mają wejść w porty bałtyckie. A o ile spodziewano się, że po tym, jak Chińczycy w każdym większym porcie europejskim starają się jakiś terminal wziąć, kontrolować i ostatnio wzięli w Hamburgu. No tak? Ale na razie to takim... Dobra. Wzięli, ale nie. I teraz polskie porty zdecydowanie konkurują z niemieckimi na Bałtyku. Ewidentnie największa konkurencja. Znaczy, gdybyśmy doinwestowali, to tak naprawdę byśmy zabrali... Ale nasze porty non-stop się rozbudowują i inwestują. No, nareszcie. To teraz, jak się pojawią w ruskich portach Chińczycy i zwiększą obrót w tym wszystkim, no to będzie to poważna konkurencja. No i nie będą wtedy puszczali ładunków do Polski, bo po co będą to robili? Przez Rosję. I to może wymusić, aby stamtąd dopiero było wpuszczane w europejski obszar gospodarczy. No to w takim razie trzeba byłoby tak poprowadzić politykę, żeby uniemożliwić w transport na tym rejonie. Mówiłeś o to właśnie, bo chodzi o rejon Petersburga, tak? Bo do Kaliningradu byłoby ciężko. Tak. No Chińczycy tak, mogliby to zrobić, tylko trzeba byłoby koszty znowu, tak? Czas, koszty. My nie możemy zrezygnować z tego, że chodzi o rozbudowę portów, a też budowę nowego portu w Świnoujściu. Różnego rodzaju analizy mówią, że jedno miejsce w porcie generuje 4 do 5 miejsc pracy w gospodarce, więc tak naprawdę gospodarka morska jest bardzo dochodowa, bardzo zyskowna. Mało tego, Hamburg do tej pory zarabia ogromne pieniądze na transporcie towarów do Polski, tak? I... Ale Hamburg jest uznawany za najlepszy polski port, bo przecież jest tam o wiele mniej wszystkich formalności pierwszych. To już jest inna kwestia. Nie skasują cię jeszcze za ten, nie skasują od ciebie, jak to się nazywa, depozytu VAT-owskiego. Który w Polsce cię kurde. To już jest zmiana właśnie przepisu, czy też podejścia do danego tematu. Też właśnie trzeba o tym powiedzieć, że prowadząc inwestycje, to trzeba spojrzeć całościowo, tak? Przede wszystkim na tą otoczkę prawno-kosztową, jeżeli chodzi o ponoszone koszty przez obsługę, czy też można powiedzieć podatki. Więc trzeba byłoby wprowadzić takie przepisy, czy też takie regulacje, żeby zachęcać inne państwa, żeby przypływały do naszych portów i tu dokonywały załadunku czy rozładunku. No to tutaj między innymi kulturą obsługi i szybkością obsługi i parametrami maszyn, które będziemy używać, możemy konkurować. Na ale tą to możemy chwilę wszystko trzeba zrobić, że... tylko że musi być wola polityczna do tego. A jak jest wola polityczna, to wszystko jest możliwe. Bez woli się nic nie zrobi, tak? Więc tu też trzeba mieć to na uwadze. Jeżeli jest wola polityczna, to możesz zbudować bardzo szybko dobrej jakości porty, czy też innego rodzaju infrastrukturę. Ale port to nie jest wszystko. Do portu musi być odpowiednia ilość nitek drogowych i kolejowych. Tak, dokładnie. Też właśnie, i bez też właśnie... zdwojenia zdolności przewozowych tak naprawdę naszej kolei, jeżeli chodzi o wejście i wyjście z portu, będzie tu kłopot. No tak, masz rację, ale o tym też prowadzi się rozmowy, czy też plany, to też się dzieje. My po prostu jako państwo, i to niezależnie, kto będzie rządził dzisiaj, jutro czy pojutrze, w naszym interesie jest to, żebyśmy tą infrastrukturę wreszcie rozkręcili, wykorzystali swoje położenie, bo Polska ma tak naprawdę dwa bardzo ważne źródła, można powiedzieć, bogactwa. Ludzie, czyli my, i położenie. I to trzeba umieć wykorzystać. Ale to drugie jest równie dobrze wielkim problemem, bo to jest advantages and disadvantages of being here in this point. My po swojego położenia nie zmienimy. My będziemy tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy, więc trzeba umieć poprowadzić odpowiednią politykę, żeby jak najwięcej uzyskać korzyści dla siebie, przede wszystkim biznesowych, a jednocześnie przez biznes
zabezpieczyć możliwość odpowiedniego budowy systemu bezpieczeństwa, tak? No bo sąsiadów mamy takie, jakich mamy, mamy Rosję na wschodzie, więc przez najbliższe 2-3 dekady, oby nie dłużej, no będzie na nami wisiało zagrożenie moskiewskie. Historia pokazuje, że jak się raz popuści Moskwie, a ona poczuła krew, no to będzie próbowała, aż udaje się. Tak uczy historia, takie są wydarzenia. Więc my tu musimy być na to przygotowani, ale żeby być na to przygotowani, potrzebujemy pieniędzy. Potrzebujemy po prostu źródeł do zarabiania. No i potrzebujemy tak, nowoczesnej infrastruktury, odpowiednich punktów wejścia i wyjścia, taniej energii, która będzie napędzała naszą machinę gospodarczą, która będzie generowała dodatkowe pieniądze, które będziemy mogli inwestować w bezpieczeństwo. No, to jest system naczyń połączonych. Ale też trzeba powiedzieć, że my wielu rzeczy nie wykorzystujemy, które mamy, tak? Położenie, linie kolejowe, drogi, porty, lotniska. Tak naprawdę, jeżeli by spojrzeć na nasz kraj, na Polskę, pod względem komunikacji, to my nadal jeszcze nie, można powiedzieć, pokonaliśmy pewnych barier, tak? Oczywiście skomunikowaliśmy się przede wszystkim z zachodu na wschód. To jest najciekawsze, jak się spojrzy na historię budowy autostrad w Polsce, to zazwyczaj było tak, że państwa na zachodzie próbowały połączyć wielkie miasta autostradami, tak? Stolice i te inne miasta. Tak. A u nas autostrady zaczęto budować w szczerym polu. No, jak się spojrzy na mapy historyczne, no nie zaczęto budować autostrad z Warszawy do Wrocławia, Krakowa, Gdańska, Poznania, tylko jak zaczęto budować, tak jako takie duże trasy przejazdowe, które nie łączyły naszych miast, tak, najważniejszych ośrodków. No ale zaraz, poczekaj. U nas tradycja tych autostrad jest troszeczkę inna jeszcze. Nie zapominajmy o śladach, jakie były i w nich położono, bo to były jeszcze po niemieckie. No to też, ale to nie trzeba było pomyśleć, że może jednak powinniśmy zasypać te stare ślady i zbudować swoje, żeby służyły naszym interesom przede wszystkim. No ale to powiem ci, że myśmy i tak nie wykorzystali robiąc, ponieważ często wiadukty były przygotowane na 3 pasy, a my chowali 2. No, bo pewnie nie było na to stać, albo ktoś pomyślał, że po co, tak? To też właśnie jest taki paradoks, że infrastruktury nie buduje się, no... Teoretycznie, że na tą chwilę wystarczy, ale okazuje się, że za 10 lat już jest taki ruch, że ta niemieccy projektanci projektowali coś pod kątem tego, że będzie więcej samochodów, większy ruch, to tamto przewidywali to w banalnie prosty sposób. Albo nawet przyjmowali, no, że cywilizacja rozwijając się, no to pewnie będzie. No, u nas teraz się dopiero buduje przy blokowiskach z czasów PRL-u z wielkiej płyty, powiększa się ilość miejsc parkingowych, bo kiedyś to było po prostu, no co, panie, no, pół auta na statystyczną rodzinę polską w PRL-u to było w mieście, na wsi jeszcze mniej. Więcej nie będzie, bo kto to na to będzie miał pieniądze? Panie, łobozy, tak? A teraz, kurde, wielkie nakłady, dużo trudniej ze względu na przepisy i spółdzielnie, które nie budują już mieszkań, bo teraz najczęściej inwestycje, jakie robią, to właśnie nowe miejsca parkingowe. No, tak bywa niestety. Ale wracając do komunikacji, teraz też próbujemy komunikować się północ-południe, z Bałtyku na tam w stronę południowej części Europy, tak żeby być tym skrzyżowaniem Europy. Mówiąc wprost, dzięki wojnie na przykład w tamtym roku wystrzeliły przeładunki w Gdańsku, chyba do 68 milionów ton. Więc tak naprawdę, jeżeli byśmy uruchomili ogromny potencjał komunikacyjny północ-południe oraz, nie ukrywając, też i przejęli ruch z Ukrainy na rzecz zachodu, no to nasze porty były naprawdę bardzo ważnym punktem przeładunku. Tak, to prawda, tak. Działania Chińczyków, które mogłyby powstać nad Bałtykiem przy wykorzystaniu Rosji, no to byłoby oczywiście w naszym, no nie byłyby w naszym interesie, byłyby zagrożeniem. Natomiast jeżeli chodzi o to, no to być może to tak szybko nie powstanie, bo tu cały czas dochodzi do tej rywalizacji i czy Chińczycy jakby za bardzo by odpowiedzieli się, można powiedzieć, gospodarczo, bo oczywiście wizyta
dobiegła końca, tak, obecnego cesarza Chin u cara współczesnego Rosji. Tam ładnie sobie wymienili swoje tam tytuły, tak, fajnie rozmawiali, chyba łącznie chyba około 10 godzin, czy może nawet może 9. Przez te dwa dni. Tak, przez te dwa dni, bo to były chyba 4-7 godzin dyskusji, tam jeszcze jakieś były bankiety, tak, bale tam rozmawiali, ale też trzeba pamiętać, że jeżeli Chińczycy za bardzo wejdą gospodarczo w Rosję, czy będą prowadzić takie inwestycje, które będą utrzymywały Rosję i pozwalały omijać sankcje, to być może jednak Amerykanie zdecydują się na nałożenie jakichś sankcji na chińskie podmioty, które będą działać w Rosji, bo cały czas... No to się może zdarzyć. Więc to może pokrzyżować te plany chińskie, a jednocześnie Amerykanie na pewno będą nam bardzo kibicować, jeżeli chodzi o rozwój naszej infrastruktury, bo w interesie Amerykanów jest to, żeby tu w Europie Środkowej powstała odpowiednia infrastruktura, która dałaby niezależność komunikacyjną pomiędzy właśnie Rosją a Zachodem, Niemcami, żebyśmy byli tym autonomicznym takim obszarem, mogącym się komunikować na własnych zasadach. Bo jak się spojrzy na historię, to my zrezygnowaliśmy właśnie z tego ruchu północ-południe. Cały czas właśnie skupiliśmy się na tym ruchu wschód-zachód, który głównie służył właśnie interesom Europy Zachodniej. Byliśmy po prostu takim obszarem do przejazdu, tak? No, jedziemy, bo handlujemy tam dalej na wschodzie, albo jedziemy ze wschodu, bo handlujemy tam dalej na zachodzie. A jakbyśmy teraz właśnie zmienili te wektory, no to byśmy zyskali dodatkowe punkty, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. No i dlatego sprawy gospodarki morskiej, rozwoju portów, no będą takim obszarem spornym, jeżeli chodzi o Polskę i Niemcy. Oczywiście na agendzie unijnej rozwój gospodarki morskiej jest bardzo porządny. No, Unia Europejska bardzo opowiada się za rozwojem gospodarki morskiej, nawet śródlądowej. I tu właśnie, dochodzimy do... wodnej, wodnej. Transport wodny, tak. Śródlądowy, najbardziej masowy, najtańszy, najbardziej ekologiczny. Kilkaset ton ładunku. No ale przecież sami sobie tą szansę odebraliśmy, tak? Odra. No i tutaj dochodzimy do kolejnego punktu spornego, do przyszłości Odry. Oczywiście Niemcy, ekolodzy niemieccy chcą, żeby ta Odra została jednym wielkim parkiem narodowym. Natomiast czy to ma sens? No to sens, zróbmy im też park narodowy na Dunaju i tym podobnych. Nie, co, no na Szprewie. Dunaj, jakbyś powiedział o Renie. Ren też. Okręgosłupie gospodarki niemieckiej. Ren jest po prostu kręgosłupem, na którym jest oparty tak naprawdę w transport niemiecki, bo wszystkie drogi, komunikacja zbiega się do Renu. Przecież Ren został tak uregulowany, żeby po prostu połączyć komunikacyjnie południe z północą, czyli Niemcy. I dlaczego Niemcy nie rezygnują w takim razie z przywrócenia znowu Renu do pierwotnego stanu? A każą Odrę nam zostawiać, tak? Przecież Odra była żeglowna. Jak się spojrzy na historię tej rzeki, to przecież to Niemcy, kiedy jeszcze Odra była w granicach państwa niemieckiego, przecież była rzeką żeglowną. Przecież z Górnego Śląska do Szczecina pływały barki. I dalej przecież był zbudowany kanał, jeżeli gdzieś tam na wysokości w okolicach Berlina, jeżeli dobrze pamiętam. Zaraz, zaraz, poczekaj. W takim miasteczku jak Odra, które ma w herbie swoim trzy kotwice, czy ja mówię brzeg, co ja mówię, brzeg leżący nad Odrą de facto, to stamtąd Niemcy w czasie II wojny światowej spławiali segmenty ubotów tam produkowanych do Szczecina, żeby je montować przecież. No ale Odra przecież jest też w planach jako europejska droga wodna, chyba E30, która ma też być połączona, czy też z Czechami dalej, przez Czechy dalej do Dunaju, więc gdyby udało się zbudować infrastrukturę do transportu śródlądowego z Dunaju, czyli z Morza Czarnego, która by szła tu przez Czechy, bo tam też jest zbudowany kanał, który też może być w ten sposób wykorzystany, i dalej przez Odrę do Szczecina i Świnoujścia, to powoduje to, że Niemcy nie mają wpływu na transport śródlądowy w Europie Środkowej. Nie mają z tego dochodów, tak? A, może tak, nie mają z tego dochodów, natomiast dbają o to bardzo, żeby mieli dochodowe te transporty zarówno na Renie, jak i na Dunaju. No tak, bo są skomunikowane, ale jeżeli my się byśmy pod to podpięli, no to automatycznie my zyskujemy jako przewagę konkurencyjną.
Więc trzeba to rozważyć, coś za, przeciw, i też nie trzeba od razu tak mówić negatywnie wszystkiego, że nie, nie wolno. Trzeba spojrzeć też, co mówią przepisy Unii Europejskiej, co mówią dyrektywy unijne, co mówi unijne prawo. A unijne prawo mówi, że tak, trzeba rozwijać żeglugę śródlądową. Przecież nie zbuduje się infrastruktury niezgodnie z przepisami unijnymi. Przecież na to są pieniądze wydawane z kasy unijnej, więc jeżeli są przepisy unijne, które dopuszczają, więc jeżeli to samo może być robione w Niemczech, w Holandii, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, to dlaczego ma nie być u nas robione? No, jeżeli u nas ma nie być robione, to w takim razie ma być tak samo nie robione gdzie indziej, tak? Jeżeli jest dopuszczalne w ramach Unii Europejskiej, jeżeli się odwołujemy do prawa Unii Europejskiej jako tego najważniejszego, tak, jak i wszyscy, część tak osób mówi, że prawo Unii Europejskiej jest takie fajne, najlepsze, no to jeżeli unijne prawo dopuszcza, no to powinniśmy to chyba z niego skorzystać. Inni korzystają na swoje korzyści narodowe, a my dlaczego mamy tego nie robić? I właśnie połączenie energetyki transportu lądowego, czyli śródlądowego, kolejowego, drogowego, połączenie gospodarki morskiej powoduje to, że my możemy zyskać dodatkowe punkty i przyciągnąć dodatkowych inwestorów, zyskać dodatkowe źródło przychodu. To też byłaby dużo większa konkurencja dla Niemiec, gospodarek zachodnich, no bo jeżeli my byśmy mieli przewagę konkurencji na postaci, no, taniej produkcji, no to automatycznie oni by na tym stracili. Oczywiście. No słuchaj, czekaj, coś chcę ci powiedzieć. W 2018 roku, bo akurat takie dane znalazłem, świeższych się nie dokopałem, ale w 2018 roku w Polsce dzięki popytowi na towary w Niemczech zatrudnionych było ponad 1 100 000 pracowników. Kolejne 393 tysiące osób w Polsce było zatrudnionych dzięki niemieckiemu eksportowi towarów. 400 tysięcy ludzi w Polsce w 2018 roku pracowało dzięki temu, że Niemcy te produkty, które oni wyprodukowali w Polsce, sprzedawali dalej. 400 tysięcy ludzi w 2018 roku. Czyli to daje z rodzinami prawie 1 000 000 ludzi wprost bezpośrednio uzależnionych od niemieckich pieniążków. Dalej, no to już nie, to już prawie 1,5 miliona, bo 1 100 000 plus 400 tysięcy, no, to już jest 1,5 miliona, ale to nie wszystko. Kolejne 136 tysięcy osób miało pracę dzięki temu, że polski eksport szedł do Niemiec, tak? Tak. Czyli ponad 1 600 000 ludzi w Polsce 5 lat temu pracowało dzięki gospodarce niemieckiej, dzięki temu, że towary szły do Niemiec, czy też Niemcy je później sprzedawali jako swoje. To jest dopiero ogromne uzależnienie gospodarcze. I my oczywiście możemy tu wpływać politycznie na arenie międzynarodowej, czy też zmuszać Niemców, próbować zmuszać, tak? Bo pewnych niestety zależności nie uda nam się tak szybko zlikwidować. I to powoduje, że my jednak na poziomie gospodarczym, no to jesteśmy trochę tak, no, niżej niż nasi zachodni sąsiedzi, więc my powinniśmy jako państwo mieć politykę, okej, z Niemcami jesteśmy bardzo uzależnieni, współpracujemy, ale trzeba pamiętać też o jednym, że my powinniśmy wyrównywać te swoje pozycje poprzez to, że powinniśmy przyciągać innych inwestorów. Przemysł motoryzacyjny niemiecki jest uzależniony, tak naprawdę bazuje na silnikach spalinowych. No, co się nie do wydarzyło? Końca. Naprawdę się mocno obrócili w tym względzie i raczej poszli w te hybrydy i elektryki. Założyli te plany odchodzenia od produkcji samochodów spalinowych, ale to się raczej nie uda. Szef Volkswagena ostatnio coś powiedział na ten temat, prawda? No, 2035? Niemcy przespali ten. Oni w ogóle, można powiedzieć, że założyli sobie sami pętlę na szyję, bo w tamtym tygodniu, w piątek, po cichaczu Niemcy ogłosili, że nie poprą zmian dotyczących wprowadzenia zakazu produkcji aut spalinowych w Unii Europejskiej od 2035 roku. Parlament Europejski przegłosował to. Komisja Europejska to wprowadziła. Oczywiście wszyscy piali zachwytu, że okej, za kilkanaście lat nie będzie w ogóle produkcji aut spalinowych w Unii Europejskiej, hurra, same elektryki. A Niemcy, tam gdzie się decyduje, powiedzieli, nie, naj, 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 hola, naj, hola.
Nie, my nie poprzemy tego. I co zrobiła Komisja Europejska? Zaczęła na gwałt szukać pomysłu, oferty ratunkowej dla Niemiec, że może e-paliwa, że te samochody, które będą na e-paliwa, będą mogły być produkowane. No i nagle się okazuje, że Niemcy blokują rozwiązania, które same przedtem narzucały. No, zielona gospodarka, zielony ład, tak? Nie ma spalin, nie ma produkcji emisji. Nagle co mówią Niemcy? Nie, to jest niedobre, bo na tym straci nasza gospodarka. Oczywiście Niemcy wzięli do współpracy nas, bo u nas mają ogromną montownię, więc jedziemy na tym samym wózku. Dopóty my nie sprowadzimy inwestorów, którzy zbudują miejsca pracy dotyczące budowy aut elektrycznych, całej tej inżynierii, no to my powinniśmy współdziałać tak z Niemcami, żeby blokować te niekorzystne rozwiązania. Tu się z Tobą zgodzę, tak, że tu jest po raz pierwszy od dawna bezpośrednia wspólnota interesów między przemysłem polskim i niemieckim, żeby wybijać z głowy to, co ja w tej chwili nie uznaję w ogóle za racjonalne i możliwe, bo podróż samochodem elektrycznym z Krakowa do Gdańska to jest w chwili obecnej loteria z jednej mańki, z drugiej tragedia, jeśli chodzi o komfort, no bo jedziesz, w końcu dojeżdżasz do stacji, gdzie jest możliwość ładowania, odczekasz sobie X czasu, zanim inne samochody się zatankują i z podróży, która trwała godzin 7, robi ci się 17 lub 27. No, to jest raczkująca technologia, co ci mogę powiedzieć. No, ja jeszcze w hybrydy tak, ale w pełno elektryki. Ale o właśnie, tu jeszcze jedna rzecz, a propos taki trend Japonii. Obiło mi się o uszy i też gdzieś przeczytałem, tylko że wodorek? Chyba nie, hybrydy. Że japońskie firmy ogłosiły, to gdzieś tamten tygodniu mi się rzuciło w oczy, jak przeglądałem czasopisma dotyczące właśnie Japonii, że do 2026 roku opracują technologię, czy wdrożą technologię produkcji aut hybrydowych, które będą tak samo, jeżeli chodzi o koszty produkcji tradycyjnych aut spalinowych. I Japończycy właśnie próbują cały czas... Zaraz. Silników hybrydowych? Tak, i aut elektrycznych. Zaraz. Na hybrydowy układ napędowy to jest fuzja jakiegoś tam silnika elektrycznego i silnika spalinowego, które się wzajemnie uzupełniają, więc trudno mówić o jednym silniku hybrydowym. Coś mi tutaj nie pasuje. Ale chodzi właśnie o tą technologię, tak jak powiedziałeś, ale chodzi o koszt produkcji tego typu samochodu. A. Że masz dwa, że będzie po prostu tak, jak miał być tradycyjny samochód oparty na silniku spalinowym, że będzie na tym samym Zobaczymy. Poziomie Japończycy kosztowym. Między innymi poszli w tą stronę z hybrydami, którą nie poszła Europa, czyli zamiast benzynoelektryczne to diesel elektryczne. No ale zobacz, pewien paradoks. Najgłośniej krzyczyliśmy, że chodzi o zmiany klimatu, nadal krzyczymy. Chcemy wprowadzić drakońskie zmiany, i nagle się okazuje, że jeżeli chodzi o technologię XXI wieku, czyli zieloną energetykę, popełniamy pewne samobójstwo gospodarcze. Bo zdecydowanie. Ponad dziewięć, jedna rzecz. Tak bardzo narzekaliśmy, krzyczeliśmy, że byliśmy uzależnieni energetycznie od Rosji, jeżeli chodzi o surowce energetyczne, gaz, ropa naftowa, węgiel. A w tym momencie Europa, Unia Europejska jest uzależniona w ponad 90%, jeżeli chodzi o produkcję elementów do fotowoltaiki i OZE. Od Chin, tak. No, nawet to jest jeszcze lepsze. I wystarczy, że Chińczycy przykręcą nam tą przysłowiowy kurek z produkcją, no i co wtedy zielona energetyka w Europie zrobi? No, z czego będą te wiatraki? Przecież Scholz chyba nie, czy ten wicekanclerz do spraw gospodarki, Habeck, mówił, że Niemcy, żeby osiągnąć cele klimatyczne, muszą każdego dnia stawiać po kilka wiatraków. No i skąd te wiatraki będą mieli? Dobrze, alternatywnie stawiają elektrownie słoneczne, tak? No, ale to też jest wszystko z Chin sprowadzane. To jest najlepsze. Ale też program biogazowni w każdej gminie u nich jest. I sukcesywnie no dobrze, to idą. Ale chodzi o to, że cały czas my nie produkujemy tego, co potrzebujemy u siebie. My sprowadzamy to, tak? Jako Europa, Unia Europejska. Czyli jest to de facto sposób na zwiększenie uzależnienia od Chin. Niestety. No tak, Niemcy w ogóle są uzależnione pod względem relacji gospodarczych z Chinami. Oni sobie strzeli też samobója pod tym względem, bo można powiedzieć, że
polityka zagraniczna Niemiec jest podyktowana, podporządkowana interesowi gospodarczemu koncernów niemieckich. Tak. A jak to bywa w biznesie, firmy są nastawione na tu i teraz, czyli dziś zysk i kasa. Natomiast polityka zagraniczna powinna być nakierunkowana państwa na budowanie przewag, tak żeby zbudować w przyszłości przewagi. A firmy chcą tu i teraz zarabiać. Czyli niemieckie firmy chcą zarabiać dziś dużo kasy, a gdzie mogą dużo zarabiać kasy? Sprzedając swoje towary wyprodukowane z tanich surowców energetycznych z Rosji na rynkach międzynarodowych, głównie w Azji, a bezpieczeństwo tej sprzedaży zapewniają Amerykanie. I to był właśnie główny zarzut Trumpa wtedy jeszcze. No tak, ale tu nie chodzi o Trumpa, czy też chodzi o to, że jak Niemcy sobie wymyślili, kupujemy z Rosji tanie surowce dla swojej gospodarki, montujemy w Europie Środkowo-Wschodniej podzespoły dzięki pracy Polaków, Czechów, Słowaków, Węgrów, to przewozimy i do obciążając siebie. Ich ekologicznie, a nie nas. No to już inna kwestia. Też to my było to, ważne. My to składamy u siebie w swoich fabrykach jako made in Germany i sprzedajemy to na świecie zyskiem, tak? Można powiedzieć, to by taki współczesny system, można powiedzieć, nakład, czy też taka duża manufaktura powstała w Europie, jeżeli chodzi o Niemcy. Dobrze to wymyśli, tak? I znam co? Wiele przypadków rzeczy produkowanych w Polsce od A do Z, gdzie przyjeżdża komisja odbiorcza z Niemiec, przez 2 dni męczą to w każdą mańkę, po czym oklejają to Echt Deutsch, Made in Germany i leci dalej świat. Jako produkt wiodących producentów niemieckich. I na tym my przecież nie zarabiamy, tak? No bo przecież podzespoły czy też półprodukty są tańsze niż gotowe produkty. I Tak. I Niemcy na tym kosili kasę, tak? Przecież gospodarka była oparta na eksporcie. Do tej pory jest oparta, ale no niestety złapali zadyszkę. Bardzo są niezadowoleni z tego, że ucięto im dostęp do surowców energetycznych z Rosji. Oczywiście. No, ale nadal żywa jest tęsknota za tym sojuszem. No przecież premier Saksonii mówi głośno, rurę trzeba odbudować na Bałtyku. Może inaczej. Szefowie rządów landów wschodnich, tak, wszyscy są z tej samej sztancy, Freie Deutsche Jugend chyba wybici. Dokładnie tak. A jeszcze jedna kwestia. Jeżeli się spojrzy też na pewne uwarunkowania polityczne, to pewne działania w Niemczech były tak naprawdę inspirowane, czy też można powiedzieć tworzone nie w Niemczech, tylko w Moskwie. I tylko były oczywiście wprawiane w ruch. No przecież cały czas teraz pojawiają się informacje na temat tej premier Mecklenburg i Pomorza Przedniego, tak? Tej Schrödera w spódnicy. Przecież ona od wielu lat otrzymywała kontakty, dostawała informacje, oczywiście w piękny sposób pokazujące, że Rosjanie je mówili, kreowali rzeczywistość, taki przekaz dnia jej robili. I ona co? I później ona się wypowiadała prorosyjsko, oczywiście antypolsko pod względem energetyki czy też pewnych innych dziedzin. To jest dopiero ciekawostka, tak? Że Niemcy mają ogromny problem z tym, że oficjalnie okej, Rosja zła, niedobra, odżegnujemy się, ale tak jak się spojrzy za kurtynę, no to się widzi nadal, że oni tam mają ogromną tęsknotę za tym, bo podkopano ich podwaliny pod potęgę gospodarczą. A potęga gospodarcza Niemiec to jest potęga polityczna. Tak. I oni no, są tej teraz kolejności. Zagubieni. I patrząc na relacje polsko-niemieckie, no my jesteśmy w centrum burzy, bo do tego trzeba dołączyć oczywiście relacje amerykańsko-chińskie. Amerykanie bardzo są zaniepokojeni tym, jak wyglądają relacje gospodarcze Niemiec i Chin, jak to wszystko przepływa, jaki jest przepływ pieniędzy. Też widzą to zagrożenie, ponieważ no, po ostatnich wydarzeniach, tutaj jeżeli chodzi o bankowość, no to podejrzewam, że Chińczycy będą próbować. O tym będę miał osobnego vloga, bo jednak pozbierałem tyle różnych danych, plotek, insynuacji i tak dalej, że zrobię z tego jakiś tam, nie wiem, 15, 20, może parominutowy materiał, ale chyba warto. Okej, spoko. Tylko chciałem powiedzieć, że my żyjemy w świecie, gdzie wojna ma wymiar nieograniczony. Nie ogranicza się do wymiaru jedynie militarnego, czyli tak, tego, co dzieje się na froncie. W tym samym czasie jest prowadzona wojna na wielu wymiarach. Między innymi, oczywiście pomiędzy USA i Chinami nie ma otwartej wojny, ale toczy się wojna niewypowiedziana, zimna na obszarze gospodarczym, politycznym, ideologicznym.
Co jest podstawą dominacji USA na świecie? To, że trzymają bankowość. Oceany. Oceany, ale chodzi o finanse, gospodarkę giełdową, bankowość. Chińczycy może tak, trzymają, to bym nie powiedział, ale przez dominację swojej waluty kontrolują pewne rzeczy, bo wiedzą no, dzięki temu o tym dużo. Ale mają ale, przewagę, trzymają tak, mają przewagę, a bardziej bym powiedział, że wyznaczają pewne trendy, bo reszta się do nich lubi przyłączyć, jak oni je wykreują. I siła no, instytucji finansowych USA jest dalece większa niż europejskich instytucji finansowych. No to tu akurat, ale to Amerykanie, tak? Więc o, tak. To u nich się znajdują najważniejsze instytucje finansowe świata, na ich terytorium. Więc Amerykanie mogą po prostu rozgrywać na tym obszarze. I Chińczycy, prowadząc walkę o swoje, no to będą próbować uderzać w te podstawy siły swojego przeciwnika, tak? Czyli podstawy siły ekonomicznej. I uważam, nie tylko ja, że ostatnie tygodnie, może no, miesiące, to właśnie był rozłożony w czasie bardzo przemyślany i niebezpieczny atak na amerykański sektor finansowy, który wymusił dobre 250 miliardów dolarów nakładów ze strony USA na to, żeby sobie z tym poradzić. No bo zobacz, jak najlepiej pomóc Rosji w wojnie, nie wspierając bezpośrednio Rosji, jeżeli chodzi o zabierając pieniądze na wojnę, jakie dają Amerykanie. No właśnie, uderzasz w to, co Amerykanie mają właśnie najważniejsze, czyli zasoby, mają pieniądze. W ten sposób Chińczycy mogą chcieć osłabić Amerykanów. Jeżeli Amerykanie będą mieli kryzys gospodarczy, no to ostatnim, co będą chcieli, to będą wypadać pieniądze na Ukraińców, no na wojnę. No. Dokładnie i tak. Być może w tym roku, a nie daj Boże w przyszłym, możemy być świadkami tego, że może dojść do jakiegoś krachu. A jeżeli tak, to możemy zapomnieć o tym, że Amerykanie będą chcieli tak jak do tej pory wspierać Ukraińców. I właśnie uderzenie w podstawy gospodarcze, finansowe USA może być największą pomocą dla Rosji od Chin. Oczywiście na tym też by zyskały Chiny, bo osłabiłoby Amerykanów na Pacyfiku, tutaj w grze o Tajwan. Jednocześnie osłabiłoby Amerykanów w innych częściach świata. No, Chińczycy byliby tak naprawdę w niepowzięci. To byłoby działanie zgodnie ze sztuką Sun Tzu. I naprawdę warto poczytać sobie chińskie traktaty dotyczące strategii, żeby zrozumieć, jak mogą działać Chińczycy. Chińczycy to jest może Chiny w ogóle, to jest jakby oddzielny kontynent, tak naprawdę historia mająca kilka tysięcy lat, zupełnie inna niż naszego świata zachodniego. I naprawdę warto poczytać, co tam Chiny mają w głowach, Chińczycy, jeżeli chodzi o decydentów, żeby zrozumieć, jak oni mogą działać, bo oczywiście my próbujemy analizować działanie Chin z naszej perspektywy człowieka z zachodu, ale to nie jest to, tak? Trzeba naprawdę zrozumieć duszę Chińczyka, Chin, żeby zrozumieć, jak oni mogą działać. No i tak naprawdę możemy się spodziewać wielu problemów w różnych częściach świata, które mogą być podsycane przez działania Chin, ale też i trzeba powiedzieć, że w naszym interesie Unii Europejskiej jest to, żeby nie doszło do wojny Chin z Amerykanami. Jeżeli dojdzie, to Europa będzie największym przegranym. My będziemy największym przegranym tej wojny, stracimy tak naprawdę ogromne pieniądze, będziemy w ogromnych problemach finansowych, gospodarczych. Oczywiście to będą próbowały wykorzystać inne podmioty. Oczywiście się straszy tym, ale to jest na tą chwilę no mało prawdopodobne, bo żadna ze stron na tą chwilę nie jest gotowa do tego, żeby wejść na ten nowy obszar zmagań, tak, jeżeli chodzi o wojnę. Choć cały czas się podsyca w Polsce to, że zaraz wybuchnie wojna tam na Pacyfiku. Są zmagania. Zgadza się, podsyca się to cały czas, żeby odwrócić uwagę od pewnych rzeczy, ale powiem ci, ja aż tak zero-jedynkowo tego nie widzę, bo paradoksalnie myślę, że Europa pozbawiona dostępu do pewnych dostaw z Azji, jeżeli by doszło do takiego konfliktu, no będzie musiała reanimować stare umiejętności, zainwestować w siebie. Coś oczywiście będzie w stanie ciągnąć ze Stanów, żeby sobie z tym radzić. Stany chętnie sprzedadzą wszystko, bo im będzie potrzebne na finansowanie wojny. No dlaczego? Przecież że warto korzystać na... Ale ja myślę, że Europa zacznie dobrze sprzedawać pewne rzeczy, wtedy też. Ale żeby sprzedawać, to przede wszystkim musi mieć... jak wyprodukować to? Więc zależy co.
No tak, tylko że my w większości towary sprowadzamy, czy też podzespoły sprowadzamy z poza Europę. I to no jest więc największy nie problem. Do końca. W czasie, kiedy się zdarzyło to zwężenie w liniach logistycznych z Azji do Europy, no było. Bardzo dużo niemieckie koncerny motoryzacyjne ulokowały produkcji rzeczy, które były w Chinach, ulokowały je w Polsce z powrotem. Później i odlewnie żeliwa nie wyrabiają z zamówieniami. No, Obłożone to jest są. to, tak. Wiele, tak samo również nawet porezygnowali z różnych rzeczy produkowanych na wtryskarkach do tworzyw sztucznych. Wróciło to do Polski. Jest droższe niż było z Chin, ale jest just in time i jest na pewno. Tak. Bo Trzeba powiedzieć. granulaty, regranulaty, to wszystko jest dostępne u nas w odpowiednim stopniu i to powstaje cały czas dzięki recyklingowi. Jest z czego robić te na przykład rzeczy na wtryskarkach. No okej, okay. To jest właśnie to, że Europa musi właśnie, tak powiedziałeś, wrócić do korzeni, do tego, co było jej siłą, czyli przemysłu, nowoczesnego przemysłu. No przecież stąd to wyszło wszystko w świat, tak, jeżeli chodzi o technologię przemysłu i największym błędem pierwszych 20 lat XXI wieku w wykonaniu Unii Europejskiej było to, że tą produkcję tam, aut, tam daleko do Azji. A te same grzechy zrobili Amerykanie, przesuwając to, nie ale wiem, tak, do ale Meksyku. Amerykanie teraz już to próbują zmienić, no. Tylko że Amerykanie mają jedną przewagę nad nami, nad Unią Europejską. To jest jedno państwo, a Unia Tak. Europejska to jest zbiór państw, które tworzą sojusz polityczno-gospodarczy. No i jak to bywa w sojuszu państw niepodległych, państw, które mają własne interesy narodowe, Unia Europejska nie ma jednego interesu, tylko to są państwa, to są interesy narodowe poszczególnych państw, no musi dojść do konsensusu, tak? I najczęściej jest tak, że ktoś musi gdzieś tam stracić, żeby doszło do porozumienia. A kapitał ma narodowość, niestety. Ale zawsze bym miał. To jest Ale po mówiono, prostu. że nie, to już globalizacja. Ale no, to może po prostu. Tak, to mówiły mądre głowy o tym, że nie ma znaczenia, kto jest właścicielem kapitału, bo to jest globalizacja. No ludzie, no. Przecież to była wierutna bzdura. Zawsze się liczyło to, kto ma pieniądze, kto tymi pieniędzmi zarządza. No, gdyby tak nie było, to by przecież Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, Amerykanie, Japończycy, Koreańczycy, Izraelczycy, Turcy teraz, Indusi, tak? Singapur. Nie No, biliby się tak o Singapur jest swoje. niebezpieczny, to jest jednak wytrych Chin. No, ale chodzi mi o to, że każdy o swoje, tak? Że ja, moje. Nie, no, globalizacja. No, wszyscy się kochamy, lubimy, tak? Nie ma znaczenia. Nie. To był rynek, na którym każdy chciał zarobić. A my uwierzyliśmy, że to nie ma znaczenia, kto nam zbuduje fabrykę, to nie będzie nasza, to będzie niemiecka, francuska, amerykańska czy jakaś inna. No i to tak się obeszło, że my pracujemy teraz na korzyść innych. Oczywiście mamy z tego pewne plusy, no ale też i niestety inni zarabiają kosztem naszej pracy, tak? Nie zostaje wszystko u nas. I trzeba Niestety. spojrzeć na to obiektywnie, no. Pieniądze i o tym, kto zarobi najwięcej, liczy się jego siła. No, Niemcy dominują w Unii Europejskiej dzięki temu, że mają największą gospodarkę, mają najwięcej pieniędzy i najwięcej z tego zyskują. I taka jest prawda, i nie ma Znaczy, czego się oszukiwać. ilość mieszkańców też ma pewne znaczenie w tym wszystkim, bo no, to też 82 czy 3 no jakoś miliony, tak, coś bo to też takiego. generuje, ile tego PKB w tym kraju powstaje, tak? Ale też zauważ, że liczenie głosów, jeżeli chodzi o poszczególne państwa, te Oczywiście głosy ważne, jest związane z liczbą obywateli. Tak jest skonstruowane, że Niemcy do zablokowania niekorzystnych rozwiązań wystarczy, że wezmą do współpracy 2-3 małe państwa i śluz wystarczy i już jest blokada rozwiązań, które nie są korzystne dla Niemiec. A jeżeli my byśmy chcieli jako Polska zablokować, to musimy stworzyć koalicję kilkunastu państw. To jest dopiero asymetria, tak? Wystarczy, że Niemcy wezmą do współpracy Austrię, Danię, Belgię, pozamiatane, tak? A my musimy się natrudzić, żeby pół Unii Europejskiej przekonać do siebie, że to jest dla nas niekorzystne, więc wy też musicie za tym zagłosować. Dlatego też wejście Ukrainy do Unii Europejskiej jest takie niebezpieczne dla Niemiec, Tak. bo wtedy zmienia się siła głosu Europy A Środkowej. dlaczego postanowili nagle udowodnić, że byli zawsze stali od razu tuż obok ramienia ukraińskiego i wspierali ich non-stop?
No właśnie dlatego teraz to robią. No, chcą mieć po swojej stronie, tak, Ukraińcy. Tak. I to jest właśnie brutalna gra. I tu prywatnie można kogoś lubić, nie lubić, ale w polityce nie ma, że się lubi, nie lubi. Tu chodzi o interesy. O interesy gospodarcze, polityczne, dokładnie militarne. Tak. I tutaj nie ma sentymentów. Minęło nam 1,5 godziny i generalnie tymi słowami można by było spuentować nasze dzisiejsze spotkanie. Po pierwsze, kapitał ma narodowość. Po drugie, interesy poszczególnych krajów nie zawsze są ze sobą zbieżne, a my no mamy nie. dużo przykładów tego, że interesy Niemiec, które chcą udowadniać ciągle, że są liderem Europy Zjednoczonej, i interes Polski wcale zbieżne być nie muszą. Mogą, ale nie muszą. Przy czym mamy większy problem, bo mamy bardzo silne związki gospodarek naszych, polskich, tak. polskich i niemieckich. Do tego wszystkiego nie tylko typowe podejście biznesowe, ale również różnego rodzaju zaszłości kulturowe i historyczne mają tutaj też swoją rolę. Negatywnie po polskiej stronie, negatywne po niemieckiej stronie, czego przykładem jest usilne za to, że się sprzeciwiamy Rosji, próby blokowania naszych różnego rodzaju inicjatyw oraz naszego życia gospodarczego przez ludzi, którzy zostali wytresowani w DDR-ówku, czyli w Niemczech demokratycznych, znaczy komunistycznych. A, tu jeszcze można zrobić jedną rzecz. I mając tą władzę w tych landach wschodnich, oni starają się Polsce życie uprzykrzyć za to, że już tego DDR nie ma. Jeżeli się nie mylę, to rzecznik prasowy Nord Stream, tej firmy, rzekomo niemieckiej, ale tak naprawdę zależnej Nord Stream AG. Gazpromu, on chyba był współpracownikiem Stasi. Wcale mnie to nie No to, zaskoczyło. Więc tak naprawdę dawne służby niemieckie, które podlegały Moskwie, no to nadal przecież gdzieś tam działają. I też trzeba pamiętać, że pewnych rzeczy czy pewnych osób no, nie wycięło się, tak? One tam funkcjonują i mają wpływ, przełożenie. A zawsze chodzi o ten cash. Na końcu chodzi o to, kto ma władzę, wpływy i pieniądze. Żeby Niemcy utrzymały odpowiedni poziom życia, rozwoju, to muszą mieć możliwość zarabiania pieniędzy, oczywiście kosztem innych, tak? Żeby ktoś inny wyprodukował taniej, żeby oni mogli sprzedać komuś to drożej. A nie tak, żebyśmy my to wyprodukowali, sprzedawali jako my komuś innemu ich kosztem, tak? Na to się zgodzić nie mogą. I będzie robione wszystko, żeby po prostu pieniądze płynęły tam. Niemcy Za Odrę, wykreowali nie. tyle brandów, które przyciągają oko i ucho, no że tak. mają z czego korzystać. A dołożyli też wielu starań ku temu, aby polskie istniejące brandy kilkudziesięcioletnie z czasów PRL-u przestały istnieć. No, to prawda, ale też jeszcze wracając do jednej rzeczy. Wrzesień 2001 roku, z czym ci się kojarzy? Wrzesień 2001? Zaraz, czy to przypadkiem aby nie World Trade Center? No, przede wszystkim tak. No. A sprawdź, kiedy Chiny weszły do Światowej Organizacji Handlu. Też wtedy? Też we wrześniu 2001 Tak roku. dla uczczenia WTC poległo. I Pamiętam, że to była długa batalia z tym, czy przyjąć, czy nie przyjąć Chiny do World Trade Organization, do WTO, więc cóż. I od tamtego momentu, od września 2001 roku do 2021, że się nie mylę, handel Niemiec z Chinami wzrósł, znaczy eksport wzrósł dziesięciokrotnie. No, sugerujesz, że to oni byli adwokatem Chin w tym zakresie. Całkiem możliwe. No, słuchaj, no trzeba widzieć, gdzie pieniądze idą, tak? Kto na tym zarabia, o, tak? Stara zasada, follow the money. A pieniądze szły z Chin. I tak naprawdę jest wszystko jasne. A jeszcze wracając, taka dygresja jedna. Obecny kanclerz Niemiec, kim był wcześniej, jeżeli chodzi o politykę taką regionalną? Był, zdaje się, szefem władz burmistrzem lokalnych Hamburga, tak? Tak, Hamburga, największego portu niemieckiego. Tak. I fajnie można zobaczyć, jak jest bardzo silnie jeszcze powiązany, czy też wokół niego krąży, jest lobby z Hamburga związane z portem. A I tak, zobacz, oczywiście. jak mogą być kreowane działania wymierzone w naszą politykę rozwoju gospodarki morskiej i co jest wszystko związane z
przekierowaniem transportu z Europy Środkowej na polskie porty, polską infrastrukturę z niemieckich. Więc tu też ciekawe, można zobaczyć pewne powiązania, czy też można powiedzieć działania. Na razie jeszcze jest cicho, wykorzystuje się, jak ty mówiłeś, te wschodnie landy, które na razie tak szczekają, mówiąc w cudzysłowie, tak na nas tam krzyczą, najeżdżają. Źle się zrobi, jeżeli Niemcy zdecydują się wyciągnąć przeciwko nam bardzo silne działa, czyli zdecydują pozwać nas do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, też po prostu przed Europejskie Sądownictwo. To A w wtedy której będzie. sprawie? No słuchaj, może być i w Odrze, może być przecież do port Świnoujściu, bo przecież już tam po drugiej stronie granicy na wyspie uznam, że to zagraża przyrodzie, że jest niedobre. Tak, ptaszką, których tam jeszcze nigdy nie było, ale mogą być. Może tak być. Przecież pogłębienie toru wodnego do Świnoujścia to też przecież jest wpływ na środowisko naturalne Bałtyku. Ale położenie Nord Streamu tak, żeby ograniczał głębokość statków wchodzących do już nie. Świnoujścia, już nie. Było wszystko ale okej. Okay. Przecież też i rozbudowa w Zatoce Gdańskiej. No przecież też Tak. Tutaj mamy rozbudować port, też przecież ma powstać pływający gazoport, więc tutaj powodów może być dużo, no ale takim punktem zarzewia będzie na pewno Odra, bo jeżeli my nie odpuścimy Odry i będziemy nadal ją próbować rewitalizować, oczywiście mądrze, z głową, tak żeby po prostu O tym też będę zachować. miał osobny program z gościem, który jest autorytetem w kwestii wód śródlądowych, polskich i europejskich. No tak. To jeszcze to No będę okej. poruszał. Więc już nie rozciągając naszej rozmowy daleko Dobra. bardziej na kolejne tematy, które same się prawie że odpalają. Na spokojnie. Jak będzie za długo, to się ludzie zmęczą i zniechęcą. Trzeba brać to pod uwagę. Więc, Dobra. Szanowni Państwo, puenta już była, to nie będę jej powtarzał. A jeżeli się podobało, to zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, do subskrybowania kanału mojego, do obserwowania mediów społecznościowych Mateusza. Na razie jest krótka przerwa, ale na postaram fejsie. się. No na fejsie, na Twitterze. Ale masz czas dla mnie tutaj i tutaj pakujesz więcej energii, więc mam nadzieję, że będą z tak, tego ale efekty. Też i mam czas dla innych, bo też jeszcze parę innych osób, które można zobaczyć tam w mediach, mówią czasami mądre rzeczy, część ode mnie, tak paradoksalnie, bo się coś zapytają. Może coś tam niebawem Jesteś jeszcze takim będę próbował. tajemniczym Don Pedro Suflerem, tak? Znaczy, no, przez to, że trochę no, studiowałem odpowiednie rzeczy, znam odpowiednie też osoby, też znają mnie, też przez to, że pisałem pewne tematy, pytają się. No jak coś wiem, staram się podpowiedzieć i ktoś uważa, że to jest mądre, no to czemu nie? No ważne, żeby trafiały mądre informacje, żeby próbować Dokładnie. zrozumieć tę rzeczywistość. A to czy ja to powiem, czy ktoś to inny powie, ale ważne, żeby to było powiedziane, bo to jest w naszym interesie, no to... No wiesz, tutaj to już tak usłyszałem, tak jak gdyby słowa trącące o jakąś misję w twoim wykonaniu, a to już się robi niebezpieczne. Nie, aż Nie, tak to nie. żartuję. Nie, bo wiesz, bo ty rzucisz coś na ten i zaraz tam paru mądrych podchwyci temat i znowu będą grzać tematy. To jest właśnie, trzeba uważać na te słowa. Czasami kogoś podpuścisz, to... Ja tam nikogo nie podpuszczam, ja co najwyżej likwiduję zagrożenie trollerskie i tym podobne, więc wracając do mojej standardowej końcówki, jeżeli się podobało, to zachęcam też do tego, żebyście dawali radę z reklamami i zachęcam do wspierania mojego kanału zarówno przez YouTube'a, jak i Patronite, a wszystkim moim patronom wspierającym serdecznie dziękuję. Widzimy się w tym składzie za tydzień, któregoś dnia przyszłego tygodnia. Jeśli się podobało, to jeszcze raz proszę o lajka i żegnają się Mateusz Duch. Dziękuję serdecznie za rozmowę. I kapitan Lisowski, więc wszemi wobec pozdrawiamy, do usłyszenia, do widzenia, do cześć. usłyszenia. Cześć.